o ile model bazowy jest moim zdaniem niezmiennie paskudny, o tyle im dłużej przyglądam się temu Pro, tym bardziej on mi się podoba. Nadal Okej, pomiędzy nie. Snapdragonem a MediaTekiem dla niektórych to jest spora różnica. Co to jest funkcja, którą Nubia nazwała, uwaga, poklatane w czasie? Cześć, witajcie. Za nami dziwny tydzień. Cześć, cześć. Tydzień rzeczywiście pusty, a czwartek, czyli wczorajszy dzień, gęsty po prostu tak, że o Samo rany. gęste. Chyba się zmówili, kurczę, z tymi premierami, żeby wszystkie jednego dnia i najlepiej jedna po drugiej zaraz. Ja tak się zastanawiałem, że może to ze względu na Black Friday, ale nie Chyba w tak. piątek, bo to przed weekendem, albo Nie. może jakieś chińskie święto wyjątkowe jest, albo coś. Nie, No dzień wszystkie premiery w Chinach. tak, wszystkie premiery w Chinach, aczkolwiek dzień singla już był, więc chyba masz rację, że chodzi o Black Friday. Od rana zaczęło się od Oppo z ich Tak, patentkami. a wspomnimy jeszcze, my co prawda w zeszłym tygodniu chyba już o tym mówiliśmy, ale że to również jest tydzień, a właściwie czwartek telefonów z dziwnymi wyspami aparatów fotograficznych. No, trochę tak. I to jakby nową pasę dotyczącą aparatów fotograficznych zaczęło w Oppo modelami Reno 11 i Reno 11 Pro. Design jest właściwie bardzo podobny. Tak, Jak zerkniecie duchownie. na obrazki, to tam są nadal, co prawda, jest jedna duża wyspa, mieszcząca dwie wyspy okrągłe. Na wyspie górnej są dwa aparaciki pionowo, a na wyspie dolnej jest jeden z boku, Owal taki, nie taka wiem czy. pigułka, pastylka. Ale najgorsze jest to, że ona jest asymetrycznie położona. No właśnie, można było to zrobić, nie wiem. Poziomie, można było spróbować w pionie przesunąć, może trochę na środek, Przede ale wszystkim po no co, co? są oryginalni, tak? Znaczy, Rzeczywiście wygląda to inaczej niż wszystko, co do tej pory tak. widzieliśmy. I wiesz co, tu trochę może też chodzić o to, że koniecznie chcieli imitować peryskopowy teleobiektyw, bo jak wiadomo, telefon z peryskopowym teleobiektywem to jest wypas. No i nawet w przeciekach też się pojawiało, no bo jak się pojawiły rendery, to każdy zdrowomyślący człowiek pomyślał, Wszystkim się wydawało, że aha, jest peryskop, tam jest tak. peryskop, no bo po co takie owalne wycięcie? No wczoraj powiększyłem i po prostu naprawdę oczu kąpiel, bo w tym owalu, tam jest dosłownie taki kształt, jest malusieńki obiektywik tylko i to w dodatku znowu asymetrycznie, bo w górnej części, a reszta tej ramki jest pusta, no chyba, że tam jest jakiś czujnik ukryty pod tym ciemnym materiałem. To jest możliwe, zaznaczmy, ale nawet jeśli to można, to też było zrobić symetrycznie, skoro na górze mamy dwa obiektywy, a na dole zakładamy, mamy mały obiektyw plus jakiś czujnik, to też można było dać dwie dziurki na dole i to już by nie rypało tak po oczach, bo by było już symetryczne, a no jednak człowiek lubi symetrię, no. To jest jedna z innowacji. Słuchajcie, jest to zadziwiające, ale jak zajrzycie na karty, to zobaczycie, że właściwie i Oppo, i Honor, o którym powiemy I później, mówię też. Nubię też, ale ja tutaj mówię jakby o rzeczy konkretnej. No. Zrobili innowację na dwóch poziomach. Innowacja dotycząca właśnie wyspy aparatów fotograficznych i dotycząca tego, jak wygląda obudowa. Jak zajrzycie, zarówno w przypadku Oppo, jak i w przypadku Honora, mamy marmurek. Taki marmurek, który po raz pierwszy widzieli, przepraszam, u Huawei'a to Tak. była masa perłowa, tak? No dobra, Takie ale whatever. Chodzi o robione rynek, ręcznie. W każdym tak? razie to jest mniej więcej to. Poszli Ten jedni i styl, drudzy no. w tym samym kierunku. Słuchaj, może w Chinach jakaś fabryka Chyba specjalizująca się tak, bo wiesz co, przygotować do dzisiaj obudowy. wypłynęły rendery nadchodzącego Redmi K70 Pro i on również ma marmurkowy wzór, co prawda w trochę innym wydaniu, ale też marmurek. Natomiast ja jeszcze jedną prawidłowość zauważyłem wczoraj. Otóż wszystkie premiery składały się z dwóch smartfonów. I Oppo, i Honor, i Nubia, a nawet Realme, które pojawiły się w zapowiedzi. Też wszystkie te telefony są w zasadzie identyczne i każdy z tych producentów równie dobrze mógł wypuścić jeden, bo to nie są smartfony, które się od siebie diametralnie różnią. Tam na przykład mamy różnią się procesorem, różnią się na przykład baterią. I w zasadzie to są całe różnice, bo na przykład no spodziewacie się, mamy Reno 11, Reno 11 Pro. Pro pewnie ma lepszy aparat, a figa.
Nie, aparaty są takie same, ale słuchaj, dla niektórych rzeczywiście ma znaczenie, jaki procesor tam siedzi, bo w podstawce jest Dimensity 8200, a w Pro jest Snapdragon 8 Plus. Co prawda generacji pierwszej, to wiadomo, natomiast no, nadal pomiędzy Snapdragonem a MediaTekiem dla niektórych to jest spora różnica. No tak, ja wiem, że niektórzy na hasło MediaTek reagują alergicznie, ale słuchajcie, te nowe MediaTeki, no wszystkie badania pokazują, że nie ustępują Snapdragonom, a w dziedzinie, że tak powiem, stabilności działania i throttlingu, to nawet je przeganiają. Więc ja bym na przykład się nie kierował tym, tylko powiedzmy segmentem procesora, tak, jego powiedzmy układem rdzeni, taktowaniem maksymalnym i tyle. No i oczywiście testami, które ktoś za mnie wcześniej by wykonał i powiedział, czy ten procesor się na przykład przegrzewa, czy nie, czy trotluje, czy nie. Natomiast producentem, no nie. I tu jak spojrzycie na te Oppo Reno 11, to kurczę, no człowiek siedzi, drapie się po głowie i w zasadzie po co ja miałbym brać tego Pro? No tak, znaczy, no. Wiesz, no jest różnica na przykład w ładowaniu, tak? No tak, Nieduża, jeden ma 67 W, drugi 80. Jest różnica w baterii ze względu na to również. Jeden ma 4700, drugi 4800. Przepraszam? 100 mAh, więc żadna. Jest też różnica wielkości ekranów, ale też nie aż taka duża, bo podstawka ma 6,7, a Pro ma 6,74 cala, więc to też nie jest jakaś diametralna różnica w rozdzielczości. Ale wiesz, jest również różnica w rozdzielczości, dlatego no tak. Że jednak Pro ma 1240 na 2772, podczas gdy podstawka ma no, typowe Full HD z plusem, tak? No fakt, no to, i to już jest jakiś argument przemawiający za Pro. Tu się z Tobą zgodzę. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, to z tyłu jest 50 megapikseli i to jest aparat Sony IMX890. Jeżeli chodzi o Pro, natomiast w wersji podstawowej jest ten nowy Sony, LYT 600, tak? Także teoretycznie różnica w aparatach też jest. Tam no, jest troszeczkę inna wielkość matrycy, trochę inna wielkość pikseli, także to jest, no. No niby tak, ale to też znowu nie jest, myślę, to jakaś diametralna różnica, taka, która jakby przeczyłaby idei stworzenia jednego, a porządnego smartfonu, bo tak naprawdę z tych dwóch Oppo Reno 11 można by było wykroić całkiem fajny smartfon jeden, tak? No tak myślę ja, no nie wiem, widocznie z badań producenta wychodzi, że jednak jest inaczej i trzeba takie różnice robić, no. Dorzucili do tego aparat portretowy 32 megapiksele, dorzucili 8 do zdjęć szerokokątnych i 32 piksele również do zdjęć portretowych z przodu, ale to jest też inny aparat i inna optyka. Czy to jest atrakcyjne, słuchaj, czy ty oglądałeś ceny? Tak, mam ceny. Wiesz co, ceny są, zdają się być w porządku. Oczywiście pamiętajcie, że to są ceny bez naszych podatków, czyli jakby... No powiedzmy, że w przybliżeniu, bardzo dużym uproszczeniu są to ceny netto. O. A jaka jest różnica, słuchaj, pomiędzy jednym a drugim? Duża Właśnie czy też nie nie duża? Ma dłużej. Już Ci mówię, to porównam, bo tak, w ogóle ceny się zaczynają od 1410 zł, ale bieda wersja, czyli 8205 i 6 jest tylko w podstawowym. Natomiast warianty 12256, model bazowy kosztuje 1580, natomiast Pro kosztuje 1975. No i teraz popatrzcie, czy warto dopłacić. No właśnie, nie? To samo z wersją 12512. Podstawka 1695, Pro 2145. Znów jest taka różnica niby nieduża, a z drugiej strony moim zdaniem trochę za duża jak na ten jakby progres, który oferuje model Pro. No bo okej, szybsze ładowanie, wyższa rozdziałka, większa matryca, ale pytanie, czy lepsza w głównym aparacie? No, tak bym siedział, drapał się w głowę i nadal nie wiem, którego wziąć i pewnie suma summarum nie wziąłbym żadnego. Tylko poszedł tam, gdzie oferta jest prosta. No tak, to też prawda, że można by się było spodziewać, że będą troszeczkę bardziej zróżnicowane te wersje rodziny Reno 11. Ale jeżeli te ceny, te różnice między cenami są rzeczywiście nieduże, jeżeli celuje się jakby w konkretną konfigurację pamięci,
Dalibóg, no właściwie No można wybrać jeden albo drugi. No, tutaj sympatie właściwie zależą od tego, który procesor przede wszystkim chyba tak. preferujemy. No to Bo raz i wiesz, co zaoferuje chiński operator, bo pamiętajmy, te telefony są na razie w Chinach, do nas dotrą z dużym opóźnieniem albo wcale, bo ostatnio z Oppo jest bardzo dziwnie według mnie. tak, ja zaznaczyłem w Operatorzy nazwach, to znaczy nie dorzuciłem to oznaczenie literowo-cyfrowe, dlatego że u nas prawdopodobnie one się będą różniły chyba dokładnie. BBH. Znaczy, wiesz, boję się, że u nas po prostu pojawi się wersja podstawowa, tylko pod nazwą Pro. Tak. Jakby coś, to pamiętajcie, kto wam o tym pierwszy powiedział, jak się ten scenariusz spełni. Oczywiście nikomu nie życzę, nawet firmie Oppo, ale może tak być, że wtrynią nam po prostu model słabszy jako Pro. Aczkolwiek optymistyczny scenariusz, który również mam w głowie, jest taki, że po prostu zmiksują te dwa modele i prowadzą do nas jedno Reno 11, ale za to będące jakby wypadkową obu tych smartfonów w najbardziej sensownym ustawieniu. No, miejmy nadzieję, że tak zrobi. No to oby, bo to nie jest tak naprawdę głupi pomysł. No. Przejdźmy może do honorów, Przepraszam. które. Jeszcze chwilkę, Jacku, Tak? przepraszam. Jeszcze jedna rzecz na krótko, bo dwa telefony to nie wszystko, co pokazało Oppo, bowiem Oppo pokazało jeszcze tablet Oppo Pad R2. On już był wcześniej w zapowiedziach. Poza tym mówiliśmy o nim, ponieważ jest to po prostu OnePlus Pad Go. OnePlus, tak. Ten tablet już wcześniej poznaliśmy. Jest MediaTek G99 i 11,35-calowy ekran. No niezłej rozdzielczości, cztery głośniki, dwa aparaty ósemki, baterie 8000. Tyle. Po prostu pokazali to w Chinach pod marką Oppo zamiast pod OnePlusem. Czyli mamy podobną sytuację, nie wiem czy pamiętacie, niedawno ze składanymi smartfonami. W Chinach jest Oppo, u nas jest OnePlus. Nie wiem po co tak mącą, ale mącą po prostu. Takie jest troszeczkę zamęt. Myślę, że Pad R2 pod marką Oppo do nas nie trafi, ale no to tylko moje przeczucie. Dobra, Ja to powiem przejdźmy do szczerze, się honoru. przestałem już zastanawiać, dlaczego oni to Nie, robią i z no nazwami, i z dokładnie. wersjami smartfonów, Nie, to bo chyba nie to ma co. wiesz, zaczynasz myśleć, czacha dymi i w sumie nic z tego nie wynika, a powody mogą być proste, bo pan Chińczyk przyjdzie i powie, bo tak chcieliśmy, bo tak możemy. Diabli wiedzą. Honory. Ciekawa. Honory zrobiły, znaczy Honor właściwie zrobił w modelu 100 i 100 Pro też innowację aparatową. W Gdzie się nie mieszkam? podstawce to trochę wygląda, jakby im zabrakło miejsca na obudowie, żeby wpakować wyspę z aparatami. Tak, Tak, no bo jest tak wymyślili. prostokąt z okręgiem naniesionym i okrąg ucięty. Taki 3/4 księżyc, nie? Natomiast w wersji Pro jest z kolei jajko i z przodu nocz na dwa aparaty. Ten drugi to jest to prawdopodobnie, dlatego że nie wymieniają go w Nie ogóle w piszę w ogóle o nim. specyfikacji. Ten nocznie jest potwornie duży, no ale jest duży. No, Ale dwa jest. aparaty trzeba tam zmieścić. Jak To ktoś nie lubi jajo z tyłu. szczypiory. No. Zdaje mi się, że to jest ogromna rewolucja jak na Chińczyków. Słuchajcie, ja wiem, że to się wydaje, że o brzydkie albo ładne dla kogoś innego Wiesz wyspy z co? aparatami, bo to kwestia gustu. Natomiast Chińczycy jednak zawsze podkreślali, że symetria jest jedną z cech piękna. Tak, ale wiesz co, Jedną z tych dobrego designu. jak popatrzysz na render, który na przykład jest u nas na stronie i macie podlinkowany, gdzie telefon jest ułożony poziomo, to właśnie ta jajowata oprawka aparatu ma symetrię, tylko po przekątnej. Znaczy I powiem ci, że ona nie ma symetrii, bo są trzy aparaty. tak, ale aparaty są zamaskowane tym, że ta ramka jest czarna. Natomiast ramkę otacza błyszcząca obwódka. Zdaje się, że srebrna, no tak przynajmniej wygląda z renderów, która jest teoretycznie asymetryczna, bo ona jest na narożnikach przeciwległych nieco szersza i przez to wygląda może trochę dziwnie, ale powiem ci tak, o ile model bazowy jest moim zdaniem niezmiennie paskudny, o tyle im dłużej przyglądam się temu Pro, tym bardziej on mi się podoba, bo może nie jest to najładniejszy smartfon, jaki w życiu widziałem. To jest na swój sposób według mnie ciekawy, właśnie przez tą oprawkę aparatu, która coś mi przypomina jakiś taki elegancki broszkę, coś. No nie wiem, jest to dziwnie, Wiesz co, ale ja nie neguję, że to jest ciekawe, może albo to się się może podobać. komuś podobać, jak najbardziej. Po prostu zdaje mi się, że kurczę, tej symetrii tam trudno wypatrywać. Poza tym cała wyspa jest za duża. Te aparaty są bardzo, bardzo mocno rozstrzelone.
Jak No tak. się zerknie, to można się zacząć zastanawiać, ale po co to takie duże? Można było zrobić mniejsze, można Tak. było. No ale Tak, cóż, no nie ja jestem inżynierem honorarii, ja wymyślam, jak są rozlokowane tak. w Ale tu środku widzisz, części. tu ja bronię Honora o tyle, że ta część, pod którą są obiektywy, jest w całości ciemna. Obiektywy raczej nie mają żadnych obwódek, które by je akcentowały, w odróżnieniu od Doppo, gdzie ramkę zrobi srebrną. I te asymetrycznie porozrzucane obiektywy kłują w oczy, bo są ciemne. Ramka srebrna, na niej ciemne obiektywy. Tu mamy w zasadzie jednolitą, ciemną taflę. No oczywiście obiektywy, diodę widać, bo tego się nie da zamaskować, ale widać, że się starali przynajmniej, żeby to tak nie rypało po oczach. Tak mi się, oczywiście no nie chcę tu być adwokatem Honora, bo nie mam takiej potrzeby, natomiast no mówię, pierwsze spojrzenie na ten telefon, o, oczu kąpiel. Ale tak sobie patrzę i mówię, im dłużej patrzę na niego, tym lepiej mi to wygląda. O, może tak. Okej. Natomiast podstawka niezmiennie, paskudna. Widać, że jakiś pomysł w tym był, tylko obawiam się, że w następnej generacji już Honor jednak zrezygnuje, chyba że będą szli konsekwentnie. Chińczycy są nie do przewidzenia, Znaczy, także wiesz, ciężka tak, dla mnie sprawa. najdziwniejsze jest to, że te telefony bardzo mocno właśnie się różnią wyglądem, a tak naprawdę w specyfikacjach, no, bardzo podobnie jest. Nie mówię, że identycznie, ale bardzo podobnie. No, znowu inne procesory, inne ładowanie, większy ekran, ale już na przykład aparaty prawie że identyczne. No, oczywiście tutaj Pro ma trochę bogatszy aparat, ale znowu te różnice nie są takie aż odlotowe, żeby różniły się bardzo, bo na przykład wyświetlacze są takie same, całkiem dobre zresztą. Wiesz, tu nie ma na przykład opozycji między MediaTekiem a Snapdragonem. Oba mają Snapdragony, co prawda Pro ma lepsze, bo w podstawce jest 710, a w wersji Pro jest 8 drugiej generacji. Niemniej są to procesory Qualcomma, jeden i drugi. No, zgadza się, dokładnie. Wyświetlacze są OLEDowe, fajne, 678 z 10-bitowym kolorem. Rozdzielczość 1224 na 2700 w wersji Pro i 1200 na 2644 w Podstawie. podstawce. Także też jakaś różnica jest, to są różne wyświetlacze de facto, mimo tego, że wyglądają bardzo podobnie. Natomiast no cóż, rzeczywiście większych jakby różnic nie ma. Jeżeli chodzi z kolei o aparaty fotograficzne, tak jak Adaś powiedział, dwa w podstawce, 50 i 12 z tyłu. Ta 12 oczywiście jest szerokokątna, a 50 to jest obiektyw Sony, znaczy matryca Sony. Całkiem okej, okay, bo to jest IMX 906. Nie jest to coś genialnego, ale bardzo podobne parametry ma jak to, co znajdziemy w Oppo, o których mówiliśmy przed momentem. Z przodu jest również 50. Widać, że Honor od jakiegoś czasu bardzo mocno stawia na aparaty portretowe z przodu z porządnymi matrycami. To jest światło siłą 2,1 z tego, co widzę. Natomiast wersja Pro ma tam 50, 12 i dorzucono 32 megapiksele tele. Jest tam nawet chyba jakieś powiększenie, tylko ja w tej chwili nie Jest, pamiętam, około to dwóch jest, razów zdaje się. no tak, to jest taki portretówka. To jest portretówka, bo oni tak naprawdę promowali, że 25-krotne przybliżenie, ale no oczywiście w tym momencie mówimy o cyfrowym, tak? Natomiast no jest to obiektyw o klasycznej budowie, więc tak naprawdę no więcej jak 3 razy to on nie przybliża, natomiast to jest no taka portretówka, myślę, że z dwukrotnym przybliżeniem tak To naprawdę. też myślę, że dwa razy ewentualnie. Oni No, chyba pisali, że hybrydowy dwukrotny. Ja nie zapisałem, ale jakoś tak mi w głowie utkwiło. generalnie Honor tak trochę dziwnie opisuje ten aparat, powiem szczerze. To Bo właśnie prawda. szukają tego przybliżenia takiego natywnego, dawanego samym szkiełkiem, gołym obiektywem. I z przodu też jest 50 i tutaj te też nie ma. Tylko tej 50, jak wspomniałem, towarzyszy dodatkowy prawdopodobnie time of flight, przez co notch jest niestety szerszy. Tak, ale właśnie też się nie doczytałem, czy ten time of flight będzie wykorzystywany do czegoś więcej niż do rozmywania tła, bo tu aż się prosi, jeżeli to jest faktycznie to, żeby było też rozpoznawanie twarzy w trójwymiarze, ale Tak, zdaje mi się, że rozpoznawanie twarzy również to jest technologia jest Huawei. rozpoznawanie twarzy. Tak, właśnie mówię, że nie, no rozpoznawanie twarzy jest. Pytanie, czy ten drugi obiektyw ma w tym udział i jest skan 3D, czy nadal jest to tylko płaski obraz,
większości telefonów z pojedynczym aparatem. Wiesz co, stawiam monety przeciwko kasztanom, że to jest time of flight, który również bierze udział w rozpoznawaniu twarzy. Nie ze względu na to, że Honor to mówię, jest nadal technologia Huawei i jeżeli dorzucili drugi aparat, to powinien jak po prostu. Ty możesz tak mówić? To są dwie osobne firmy, Jacek. No nie słyszałem. Wiesz co, firmy może są osobne, ale jak tak popatrzeć, choćby właśnie zwróćcie uwagę na te premiery Oppo i Honora, to zdaje się troszeczkę, że chyba dostarczyciele części dostarczają jeden rodzaj części w tej chwili chyba tylko. Najwyraźniej problemy na rynku podzespołów i to nie tylko tych typowych krzemowych, ale również aparatów fotograficznych. Coś się tam po prostu dzieje bardzo mocno. No to faktycznie, bo w zasadzie mamy wrażenie, że obudowami się telefony w tej chwili różnią. Nie macie takiego wrażenia, bo tak zaczynam, no dobra, różny rozmiar ekranu, ale tak naprawdę klucz programu jest obudowa. I ja nawet nie mówię w tej chwili tutaj, jakby gdzieś będąc wróżką jakąś, czy przewidując, nie, czytałem po prostu w zeszłym tygodniu, że akurat o Huawei, ale to dotyczy tak naprawdę wszystkich chińskich producentów, są ogromne problemy z dostawami po prostu. Nie wiem, co się dzieje w Hongkongu, na Tajwanie przede wszystkim, co tam się dzieje, natomiast problemy są ogromne po prostu. No I to rzeczywiście, nie tylko Huawei je ma. No, szczególnie, że się pojawiły prognozy, że rynek odbija się od dna i przewidywany jest w przyszłym roku lekki wzrost na rynku smartfonów nawet po 2 czy 3-letnim dołowaniu. Wiesz co, zobaczymy. Ja myślę, że to są Pozdrawiam pobożne życzenia tak naprawdę trochę. Nie no, to są przewidywania analityków, no ja zakładam, że... Adaś, z analitykami, tak jak z naukowcami, no tak jak z lekarzami, zależy, kto im płaci. Jakbyś zajrzał, kto im płaci, kto utrzymuje ich jednostkę badawczą albo think tank analityczny, to wtedy mógłbyś ewentualnie powiedzieć, o co tutaj chodzi. Natomiast niestety żyjemy w takich czasach, że nie jest pewne ani to, co mówią naukowcy, ani to, co mówią doktorzy, ani to, co mówią, nie wiem, prawnicy, ani to, co mówią analitycy w szczególności, bo w zależności od tego, z której strony ten analityk mówi, to tak no mówi. Dobra, no bo tak to trochę skręciliśmy w stronę foliowych czapek. Wróćmy do telefonów. Nie, i do... Adaś, to nie są foliowe czapki, to jest to dla mnie już oczywiste. powoli Kto są, ci płaci, na tego rzecz zaczynasz mówisz po kwestionować prostu. Naukowców, to dla mnie to już jest może nie już foliowa czapka, ale dobry kierunek w jej stronę. No sorry. Adaś, to jest kwestia tego, mówię nadal. Dobrze. Są granty przyznawane, tak? Okej, W związku i z można tym... kwestionować wiele rzeczy, ale no akurat naukowcy... Nie można. Adaś, to choćby w tym tygodniu słuchałem dwóch rzeczy dotyczących nauki stricte, gdzie obala się po prostu, jedni naukowcy obalają drugich naukowców, pokazując, jaką metodą były przeprowadzone badania. Badania są przeprowadzone taką metodą, żeby wyszły odpowiednie wyniki. Mało tego, naukowcy w tej chwili się powołują na rzeczy, które mają udowodnić, jako argument do udowodnienia rzeczy, którą mają udowodnić. Na przykład, że nie wiem, wszyscy są brunetami, udowadniamy, że wszyscy są brunetami, ale po drodze przyjmujemy, że nie, ogólnie wszyscy sądzą, że wszyscy są brunetami. Co w efekcie udowadnia, że wszyscy są brunetami? No mówię, dwóch rzeczy słuchałem, które po prostu ręce opadają, jak dzisiaj wyglądają naukowcy. Ja nie mówię o naukowcach jako bloku. Mówię o naukowcach, którzy piszą swoje prace, swoje dysertacje na podstawie tego, co im kto zleci po prostu. I to nie jest kwestia foliowych czapek. W każdym w takich czasach żyjemy, Adam. No niestety, bez pieniędzy w tej chwili się nic nie zrobi. Skąd się tak, trzeba? Bez pieniędzy się nic nie zrobi. Ja rozumiem gościa, który w Puszczy Amazońskiej bada małego żuczka, bo to nijak nie wpływa, też potrafi wpłynąć, co prawda, ale umówmy się, że nijak nie wpływa, nie wiem, na politykę ogólnoświatową. Natomiast, kurczę, no, różne inne rzeczy wpływają. I tam, gdzie te rzeczy mają wpływ na gospodarkę, na politykę, na różne inne rzeczy, tam po prostu są ogromne pieniądze i tam nie ma mowy o nauce. W każdym razie nie sensu stricte. Jest pseudonauka tak naprawdę. No to można tak o wielu rzeczach powiedzieć. Wróćmy do telefonów. Nubia. Nubie.
już pokazała bardzo fajną rzecz, przynajmniej pod kątem designu. Zresztą specyfikacyjnie też jest spoko. Ja podejrzewam, że będzie tak jak zwykle u Nubi, zachwyt wyświetlaczem, zachwyt wydajnością, ale jak popatrzymy na soft, to tylko usiąść i zapłakać, ale okej, okay, może No, się... no i te wiatraczki cudowne. Tak, co zrobili mega fajnego, moim zdaniem. Już poprzednie generacje miały super wyświetlacze z bardzo wąziutką ramką i schowanym pod nim, pod nią, pod wyświetlaczem, aparatem Aparat. do selfie. Aparatu naprawdę już w tych ostatnich modelach, które testowałem, macie recenzję na kanale, możecie zerknąć, praktycznie nie widać. Trzeba się naprawdę wpatrywać w niego, żeby go dostrzec, bo ile na przykład maskowany aparat w Galaxy Fold widać nadal, nawet na pierwszy rzut oka, nie rypie po oczach, ale widać, nie ma dziurki, ale jednak zauważycie, że struktura tych pikseli jest inna, o tyle u Nubi prawie, że nie widać, trzeba ustawiać telefon pod odpowiednim kątem, dobrać odpowiedni kolor tego tła tam na tym wyświetlaczu, to wtedy zauważycie ten prostokącik. No i ogólnie wyświetlacz jest mega fajny, bo jest prostokątny, ma prawie proste narożniki i wąziuteńką rameczkę. Oczywiście jest to ekran OLEDowy firmy Boe, 6,8 cala. Rozdziałka 2480 na 1116 pikseli z 10-bitowym kolorem, jasnością taką trochę już w tej chwili mało imponującą, do 1600 nitów, 120 Hz odświeżaniem i co istotne dla graczy z dotykiem odświeżanym 960 Hz. Druga rzecz fajna. Znaczy 960 to jest ten niby minimalny, natomiast w piku tam zdaje się nawet do 2000. No to ale to wiesz, to trochę, no to już tak, masz rację, natomiast ja mówię o tym takim natywnym, nie? Który i tak już jest dobry. Druga mega fajna rzecz, która mi się strasznie podoba, no poza ogólnym designem tego telefonu, bo to jest po prostu prostokątne pudełko o płaskich bokach, płaskim ekranie i totalnie płaskim tyle. Tu nie wystają w ogóle aparaty fotograficzne. Kompletnie nie wystają, są zlicowane na płasko ze ścianką telefonu, co też jest mega fajne. Aparaty, no, Nubia nigdy nie dawała jakoś rewelacyjnych, teraz zrobili modyfikację, bo mają po 50 megapikseli te aparaty. I no, jeden jest oczywiście główny z optyczną stabilizacją, jest szerokokątny, obok jest dwójeczka. I teraz uwaga, jak spojrzycie na render, będzie Wam się wydawało, że aparaty są jak u Samsunga, trzy, jeden pod drugim, raz, dwa, trzy, a tu figa. Bo ten niby trzeci na samym dole to już jest osłonka wiatraczka, który chłodzi wnętrze telefonu, chłodzi procesor, a aparacik do makro jest tak wyrzucony z boku, obok diody LED, że go w zasadzie prawie, że nie widać. Oni go nawet nie ujmują w specyfikacji. No masz rację, tak niestety jest, natomiast, no bo się nie ma czym chwalić, no 2 megapikselami, no czym tu się chwalić? Jest różnica w bateriach i w ładowaniu. Bo tak. I to jest cała różnica znowu. Bo wersja Pro o dziwo ma mniejszą baterię, większe ładowanie, nie o dziwo, bo to też już się staje standard. Bateria 5500 mAh i ładowanie 165 W. Natomiast w przypadku podstawki bateria jest o 1000 mAh większa, czyli 6500, a ładowanie z kolei o połowę mniejsze, 80 W. Dokładnie. Przy czym no, trzeba zaznaczyć, że to mówimy o wersjach na Chiny. Do nas ta wersja z mocniejszym ładowaniem na pewno nie trafimy, dostaniemy pewnie jakąś Nie trafi. 80-watową Dalibug, jak dobrze pójdzie. No i nie powiedzieliśmy jeszcze, bo w sumie to jest bardzo dla graczy istotne, o flakach tego telefonu. No wiadomo, Snapdragon 8 generacji trzeciej, DDR5X UFS 4.0 na pokładzie. I dodatkowy chip jakiś poprawiający wydajność w grach, on się RedCore R2 Pro nazywam, tak bojowo. No i oczywiście aktywny układ chłodzenia Ice 13 z wentylatorkiem wysokoobrotowym i w ogóle. No i oczywiście są triggery dla graczy, jest podświetlenie LED-owe, no i słuchajcie, jest mini jack, co jest no, wśród topowych smartfonów niespotykane, ale akurat to jest smartfon dla graczy, więc tutaj ten mini jack ma jak najwięcej sensu. No i co, aparat, aha, bo jeszcze nie powiedziałem, ten aparat pod ekranem ma 16 megapikseli, czyli nie biednie, no ciekaw jestem, jakie zdjęcia robi, bo w poprzednich generacjach, jak robiłem sobie selfiaki, no to one nadal ustępują z jakością zdjęciom robionym tym klasycznym aparatem, takim widocznym w ekranie, natomiast tu trzeba rozgraniczyć, czy gracze sobie walą selfiaki, czy nie, czy może na przykład selfiaki robią bardzo rzadko, natomiast na co dzień wolą mieć ekran niezaburzony żadną dziurą. No okej, okay. No takie podejście może też być dobre. Jak to Nubia? Wersji jest od
Jeszcze troszeczkę, bo mamy warianty z pleckami nieprzezroczystymi i z przezroczystymi. Do tego jeszcze rozgraniczają różne pamięci, no i model Pro. Także słuchajcie, wersji jest, ja nie będę wam wszystkich cen mówił. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, słuchajcie, 10 wariantów jest tego telefonu. Tych telefonów, no bo tak naprawdę mamy podstawkę i plusa, chociaż plus się Podstawka, jeszcze o ramie wspomnijmy, podstawka ma 8 albo 12 giga, natomiast wersja Pro ma 16 albo 24 giga i to jest bez żadnej pamięci dodatkowej. Same kości RAM po prostu, które Tak, mają. goły RAM, nie żaden wirtualny. No i oczywiście pamięć wewnętrzna do terabajta. I tutaj Znaczy też zabawna sytuacja. w Pro do terabajta, w podstawce do 512 giga. Tak, no tak, masz rację, ale jeszcze jest jedna zabawna sytuacja, bo na przykład najbardziej dorypanej wersji zdawałoby się, czyli Pro Plus z przezroczystymi pleckami, nie kupicie z największymi pamięciami. Czyli Red Magic 9 Pro Plus 24 GB plus 1 TB, kosztujący w przeliczeniu z juanów 3945, kupujecie z pleckami nieprzezroczystymi. A jak chcecie mieć plusa z przezroczystymi pleckami, to musicie się zatrzymać na pamięciach 16 plus 512 w niewiele niższej cenie, bo za 3380. No, wybór jest prosty. No, już ja bym odżałował te przezroczyste plecy, prawdę mówiąc, dla tych pamięci. No ale ogólnie ceny startują od 2480 za podstawę 8256 z pleckami nieprzezroczystymi. No kończą się, tak jak wspomniałem, na niecałych 4000. Po resztę sobie zajrzyjcie do newsa, bo tych cen jest tak, że ja już się sam pogubiłem, jak patrzę na ten cennik. Smartfony efektowne, Tak, na pewno czekaj. sensowne sprzętowo, tak jak Adam wspomniał, ja akurat nie przepadam za smartfonami ZTE, jeżeli chodzi o oprogramowanie. Bardzo Tak, możliwe, że one na zgadzam się. Chiny są robione, znaczy pewne, że na Chiny są robione zupełnie inaczej, jednak tam są Tak. troszeczkę inne rzeczy zainstalowane. Natomiast to, co trafia do Europy, jest mocno wyczyszczone i teoretycznie powinno działać lepiej. No Kurczę, nie. nie działa lepiej, no, no nie działa Nie, lepiej. słuchajcie, mnie osobiście, ja lubię te telefony testować, bo tu zawsze jest o czym mówić. Tak, Bo one są, no mówię, jakieś sygnały. efektowne po prostu. Są mega efektowne, mi się strasznie podobają z wyglądu, naprawdę mega mi się podoba wyświetlacz. One mają przeważnie całkiem dobre też głośniki, zawsze były przeciętne fotograficznie, ale mówię, od gamingowego telefonu tu akurat chyba się nie wymaga tego, nie wiem, chociaż ja bym chciał mieć kompletny telefon. No ale soft ten na Europę to po prostu leży i kwiczy, optymalizacja w ogóle nie ma o czym mówić. Telefon, który ma wymuszone chłodzenie, potrafi się nagrzać lepiej niż telefon bez takowego chłodzenia. O tłumaczeniu to nie wspomnę, bo tu już by trzeba było po prostu, nie wiem, wybatorzyć producenta za to, albo nie wiem, no ja naprawdę, kurczę, zapłaćcie mi parę złotych, ja wam to przetłumaczę, droga Nubio, po prostu to jest, no to jest tragedia. Tłumaczenie na polski to jest tragedia, ale na angielski też są fiksy. Kurczę, tak pół na pół, bo był świetny telefon, gdyby zrobił coś z tym softem, no. Dla mnie jest to zawsze zadziwiające, No to jak jest kurczę duży totalnie chiński producent zaskakujące. No. we flagowym smartfonie nie jest w stanie No. przetłumaczyć poprawnie softu. To się robi raz, kochani, a No, później ale ewentualnie jak dochodzą jakieś inne opcje. to się poprawia, no ale wiecie, no robią progres, tak? Z modelu na model. Oni wypuszczają dwa modele w ciągu roku i każdy jest lepszy trochę od poprzedniego, ale ten progres powinien być, jeżeli Znaczy, chodzi wiesz, o jest tłumaczenie, trochę to więcej, bo sąsiedzi. jeszcze jakieś lighty są, No tak, tak, ale to jakieś rzadko. ten, także, tak. Ale wiesz, no, powinno to być tak, dobra, raz zrąbaliśmy tłumaczenie, recenzenci nas skrytykowali. Dobra, kurczę, przyłóżmy się, drugi model już robimy na pasie, poprawiamy to tłumaczenie, zatrudniamy Polaka, no przecież są No bo Polacy, nie to jest, ma kurczę, problemu. rzecz, którą naprawdę łatwo Płacimy, poprawić. to nie To nie są... wymaga, tak, cały experience poprawi, no. Nie jest O! ani dużo czasu, ani wiele pieniędzy. Nie, nie jest. Po prostu jest to jakaś Właśnie. dziwna niechęć do zrobienia czegoś na Tak. inny rynek Nie, to jest porządnie. kładzenie lachy według mnie, po prostu. Ale mam dla Was zagadkę a Bo propos i tak nudzi. się sprzeda. Tak, ale to wiesz, to jest tak niszowe, że może, a może gracze na to nie patrzą, bo na przykład wszyscy używają po angielsku. Może tak jest. W każdym razie mam dla Was zagadkę właśnie związaną z Nubią. Słuchajcie, aparat fotograficzny. Co to jest funkcja, którą Nubia nazwała, uwaga, poklatane w czasie?
To jest zagadka dla uważnych widzów naszego kanału. Ci, którzy oglądali recenzję, będą wiedzieli, a ci, którzy nie oglądali, to niech sobie pogłówkują, co tutaj producent miał na myśli, implementując taką funkcję w aparacie fotograficznym. Szybko na koniec, słuchajcie, wspomnimy jeszcze o tym, że Realme pokazało dwa modele, a w zasadzie jeden model, tylko z dwoma oznaczeniami. W zasadzie żaden nowy model, tylko nowe nazwy nadali prawie, że. Realme V50 i Realme V50S. Tak. One wyglądają bardzo znajomo, ponieważ są bardzo podobne do Realme 11 5G i Realme 11X 5G, znane z innych rynków. Jeden jest między innymi u nas. Nie wiem, czy pamiętacie, jak mówiliśmy o telefonie typu Lemur, gdzie obiektywy w aparacie fotograficznym i tam czujnik przybierają kształt takiej buźki lemura, tego z dużymi oczkami takiego. No to są właśnie te. I w zasadzie... Oba zadebiutowały w Chinach, żeby nie było później problemu, zadebiutowały w ofercie chińskiego operatora China Telecom. Tak, dokładnie, tak jak Jacek mówi. Są w China Telecom i od razu powiem, różnią się tak naprawdę od tych, które na przykład są u nas, czyli od 11 i 11X, praktycznie tylko głównymi aparatami fotograficznymi. I te z Chin mają akurat najsłabsze, bo mają trzynastki plus dwójeczki z tyłu, a z przodu... U nas rusek. 50 chyba jest, tak? Tak. U nas albo 108 nawet. Kurczę, nie pamiętam. Ale coś takiego. Zaraz sprawdzę, ale no to, bo żeśmy o tym telefonie też już dawno temu mówili. 108 jest w 5G. Także tu ubiednili aparaty, natomiast wygląd telefonu i cała reszta specyfikacji jest taka sama, czyli 6,72 cala LCD, MediaTek 600+, 4, 6 lub 8 RAM-u, no to akurat już jest specyficzne, 128 albo 256 flesza, baterie 5000 i w zasadzie tyle, także... Odeślemy Was chyba do specyfikacji tak. na MGSM, jeżeli jesteście zainteresowani, bo to jest nadal egzotyka na rynek tak, chiński. Jest... Diabli wiedzą, czy coś z tego później jeszcze to do nas. Są... Tym bardziej, jak Adaś mówi, na rynku w tej chwili są tak, u nas to są bardzo klony po podobne prostu smartfony. Dla China Telecom i też zabawne, bo niby dwa modele, a tak naprawdę w tej specyfikacji, którą oni podają, nie widać różnic między nimi. Jeden jest prawdopodobnie na rynek ogólny, a drugi do oferty operatora po prostu. Jacek pewnie dobrze kombinuje. Słuchajcie, została minutka do godziny, także cóż, pozostaje nam chyba podziękować Wam, że ciągle z nami jesteście i nas oglądacie i zaprosić na kolejny odcinek. Udało nam się zmieścić w czasie. Dziękujemy, że wpadliście. Pozdrawiamy Was serdecznie. Miłego weekendu tym, którzy wypoczywają, tym, którzy pracują. Współczucie. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego jeszcze raz. Cześć.